witajcie. Dzisiaj lekcja pod tym ustawienie wzmacniacza gitarowego. A więc tak, zaczniemy w ogóle od kanału czystego, którą głośność mam ustawioną. W innym poziomie. Spróbujemy jeszcze raz. Ustawiam przetworniki. Dobra, teraz każdy wzmacniacz mniej więcej ma podobną budowę, jeśli chodzi o konstrukcję samych kałeczków. Ważne tutaj jest w tym, co będę mówić, jak na razie są dwie opcje: ekwalizacja, korektor. W innych wzmacniaczach piszą EQ albo Q albo korektor, tu akurat jest napisane equalization, bardzo ładnie. Ustawienia tegoż rzędu gałek jest bardzo istotne dla brzmienia. Wiadomo, jeśli na początku sobie kupujemy gitarkę, no i wzmacniacz, no i automatycznie wydaje nam się, że jeśli damy wszystko na maksa, to będzie super, będzie miazga dupy, za przeproszeniem. Jednak zdziwicie się, bo nie. Ja jak zaczynałem, to wszystkie też ustawiłem na maksa i byłem zadowolony, rżnąłem jak głupi, ale jakoś to dziwnie brzmiało i dziwnie nie chciało się ustawić i mnie to wnerwiało straszliwie. Także tutaj oszczędzę wam może nerwów. Zaznaczam od razu, że tutaj widzicie te czarne takie dzyndzelki. Brzmienie neutralne dla można powiedzieć gitary, to jest w momencie ustawienia właśnie tak, jak ja mam teraz ustawione na godzinę 12. Będziemy się posługiwać godzinami dla ułatwienia rozeznania. We wzmacniaczach, na przykład w Fenderach, jest napisane, na przykład tutaj jest 0, tutaj jest 10, że sugerują, że tutaj jest brzmienie trebli na 0, a jeśli zrobię tak, to jest brzmienie trebli na 10, na maksa. To nie do końca w ten sposób działa. To jest może dla ułatwienia, żebyśmy wiedzieli, na ile mamy. Na przykład jak ktoś się spyta, na ile masz treble, no to wtedy mówię, że mam na przykład nie wiem, w tej skali byłoby na 6. Zasada jest taka, że po prostu brzmienie neutralne to jest takie, czyli można powiedzieć, naturalne brzmienie gitary, nie ingerowane przez wzmacniacz, to jest teraz. Teraz możemy jedynie dodawać trebli lub zmniejszać. To jest właśnie, warto w ten sposób podejść do ustawiania ekwalizacji, czyli do ustawienia tych gałek, którymi właśnie dodajemy na przykład basu, dodajemy mocy, dodajemy takiego właśnie ciężaru lub go zmniejszamy. Nie ma natomiast tak, że mamy pozycję startową na zero, ponieważ czegoś zdecydowanie brakuje teraz w tej gitarze. I niemożliwe, żeby ona sama z siebie tak brzmiała. Ona brzmi sama z siebie w ten sposób. Brzmienie uzależnione jest od przetworników, które mamy w gitarze i od ustawienia przetworników. Tym razem nie będę się w to zagłębiać, ponieważ tu się skupię tylko i wyłącznie na tym korektorze i na ustawianiu jego. Przetwornik mam ustawiony w jednej pozycji przy mostku i nie będę go zmieniać przez cały ten czas. Teraz właśnie, no jeśli chodzi o granie na czystym kanale, to tutaj właściwie możemy różne rzeczy robić. Tutaj właściwie no wyraźnie słychać, co się dzieje pod wpływem uderzenia w strunę. Słyszycie, brzmi tak jakby naturalne, to właśnie jest takie, gdzie jest wszystko na 12. W tym wzmacniaczu, akurat w tym modelu, jest zrobione tak, że w gałce mil, czyli środkowym brzmieniu, w środkowym paśmie gitary, jest dodana jeszcze jedna gałeczka, która odpowiada tam za wyższe częstotliwości. Niemniej jednak ja będę posługiwał się tak, że będę je mniej więcej równocześnie przestawiał. W
niektórych wzmacniaczach, które macie, możecie mieć w rękach, jest na przykład okrojona wersja korektora. Na przykład, załóżmy, nie ma trebli w niektórych. W niektórych nie ma basu, jest middle treble. W niektórych nie ma trebli, jest nie ma middle, czyli środka, nie ma basu. Nie ma basu też. Różnie to też bywa w tych wzmacniaczach. Zwykle są jednak trzy, chyba że mamy jeszcze bardziej rozbudowane wzmacniacze, które mają korektor graficzny, czyli zauważyliście na pewno takie śmieszne suwaczki do przesuwania. To jest korektor parametryczny, tak to się nazywa. O, może nikt nie umrze teraz. Tak to się nazywa. I teraz o co chodzi tutaj dokładnie w tych gałkach? Tutaj wiadomo, ta gałka odpowiada za brzmienie tych najniższych częstotliwości. Można by powiedzieć, o, ta kreska sobie można wyobrazić. Tutaj mamy niskie częstotliwości, tu mamy bardzo wysokie. Tu mamy bardzo takie skrzeczące i bardzo ostre, tutaj bardzo niskie, zbasowane. Czyli każda z tych gałek odpowiada za pewną część tego, można powiedzieć, paska, jeśli sobie wyobrazimy to jako dźwięk, prawda? Czyli na przykład bas mniej więcej odpowiada za tą 1/3, middle odpowiada za kolejną 1/3 i treble za tą kolejną, ostatnią część. I całe brzmienie wzmacniacza jest uzależnione od pokręteł poszczególnych tutaj, które mam. Na przykład dodam basu, zmniejszę trebli. Mamy takie śmieszne pudełkowe brzmienie. Z kolei zmniejszę bas. W ogóle nie za bardzo chcę mi brzmieć. Dodam trebli. Strasznie mi wali po uszach. Zmniejszę middle. W ogóle brzmień się jakby wycofuje. To zmniejszę jeszcze tak. Każdy z tych brzmień jednak jest inne i można wykorzystywać do grania. Tu nie ma powiedziane, że trzeba ustawiać w jakiś konkretny sposób, żeby brzmiało fajnie. Według mnie na przykład teraz ciekawie brzmi, można do czegoś wykorzystać. Tutaj tak samo. A więc tak, mniej więcej tutaj mam nadzieję, że już rozumiecie, na czym to polega. Ustawienia na czystym kanale zwykle mniej więcej wyglądają w ten sposób, że bas jest powiedzmy na pierwszą, treble na pierwszą, środek jest tak na 11. Nie wkurzamy tym za bardzo nikogo. Środek lub go zmniejszyć. Tu istotna na przykład częstotliwość ta środkowa, przez niektórych wyciszana. Aczkolwiek jeśli pójdziecie na próbę i będziecie próbowali się z zespołem zgrać, ustawiać brzmienie, to nie zapominajcie o tej częstotliwości, ponieważ ona odgrywa też dużą rolę podczas brzmienia całokształtu gitary. Nie możemy jej za bardzo wyciąć, ponieważ gitara zupełnie straci przebicie. Można powiedzieć, to się mówi w całym miksie zespołu. Zupełnie tej gitary wtedy twojej nie będzie słychać, jeśli sobie wytniesz ten środek. Ona będzie nadal słyszalna, jeśli sama nawet gra, będzie też słyszalna dobrze. Natomiast w miksie całego zespołu ona będzie ginąć, po prostu nie ma środkowego pasma, które właśnie sprawia za to, że ten dźwięk bardziej się przebija. Nie jest tak diametralna jak na przykład bas. Słyszycie? Ona właśnie odpowiada za tę środkową część, można powiedzieć, dźwięku i jest, wydaje się, że jest mało robi, ale jednak jest bardzo ważna. Teraz włączę przester, ponieważ po to się tu zebraliśmy w dzisiejszy dzień.
Tutaj też każdy wzmacniacz ma inny przester, więc tutaj właściwie na przykład ten wzmacniacz Ibaneza z serii Tone Blaster naprawdę jest godny polecenia. Niestety z tego co się orientuję, już nie jest produkowany. Ustawiam. Teraz jest neutralne, można powiedzieć, brzmienie. Teraz zobaczcie, co się stanie, jeśli dodam dużo basu. Wytnę. Brzmi beznadziejnie, zupełnie jakby to było jakieś kartonowe pudełko, a nie wzmacniacz. Albo jak radio. Jednak standardowe ustawienia, powiedzmy, tak teoretyczne, wahają się powiedzmy od 12 do właściwie można powiedzieć do na maksa. Zależy też od wzmacniacza i gitary. Właściwie czasem na próbie, w zależności jaki mam wzmacniacz, to nawet zdejmuję tego basu. Na przykład na Line 6 100-watowym troszeczkę tego basu zdejmuję, ponieważ on właściwie nawet pokrywa prawdziwego basistę, więc no nie ma co się pokrywać z basistą, skoro basista jest w zespole. Akurat w tym momencie, w tym wzmacniaczu, tutaj jak najbardziej wskazane jest ustawienie sobie basu na te 11, ponieważ widzicie, na te 11, przepraszam, na 14, czy na drugą godzinę. Teraz z kolei zabawa z treblami. To są powiedzmy tak generalnie w pierwszej kolejności ustawiane parametry. Brzmi słabo. O, już trochę lepiej. Tak samo, generalne ustawienia właśnie trebli. Mniej więcej właśnie godzina 12:03, no bo jak tutaj już damy na to, ustawienie takie trochę Dimebag Darrell, jednak mniej więcej to jest takie. I teraz przechodzimy do pasma środkowego. Zobaczycie, jeśli go w ogóle wytnę, on jakby traci wręcz nawet basu w tym momencie. Jest też trochę takie pudełkowe, aczkolwiek tak nie do końca. Takie, słyszycie, takie ma pewien urok. Widzicie, zwiększam. Ten bas zaczyna się bardziej pojawiać, jakby wypuklać, mimo że wcale basem nie kręcę. Całkiem teraz przyzwoicie brzmi. Wiadomo, jeśli sobie zwiększamy. Teraz brzmi strasznie. Generalnie
Midle ustawia się właśnie mniej więcej tak na 11, wycina się ogólnie, jest troszeczkę z pasma. Tutaj oczywiście nie mówię nic odnośnie gainu, ponieważ ustawiłem go na mniej więcej taki właśnie metalowy, nie jakiś skrajnie, nie jakiś za słaby, nie za słaby brzmieniowo. W każdym razie tu mniej więcej myślę, że już się orientujecie, jak sobie to poustawiać. Wiadomo, jeszcze raz powtarzam, że każdy wzmacniacz ma jednak inną charakterystykę, więc nie do końca w tym wzmacniaczu, który ty masz, czy tam znajomy, to się będzie dotyczyło, aczkolwiek no, schemat pewien ustawień jest. Wiadomo, zabraknie którejś gałki, to wtedy będzie trzeba kombinować tymi, które nam zostały. Więc widzę, że zaczyna wam coś w głowie już się rozjaśniać. Teraz pokażę na przykład jakieś takie skrajne ustawienia, które na przykład załóżmy w black metalu, czy tam na przykład niektóre efekty, które można kupić w sklepie, mają już takie, można powiedzieć, rozrysowane presety. Na przykład, że skrajne ustawienie na przykład w metalu, black metalu powiedzmy, to jest takie. Chociaż to jest takie określenie może zbyt ogólnikowe, ponieważ no nawet w black metalu wzmacniacze nie są aż w tak skrajny sposób poustawiane. To może bardziej ustawiają go ci, którzy chcą robić rzeź, a sami się później przekonują, że to za bardzo nie brzmi dobrze. Posłuchajcie. Jak dla mnie tu akurat w tym wzmacniaczu brzmi to słabo. Jeśli na przykład ustawię już treble powiedzmy dla wyrównania na 12. Widzicie, już teraz zaczyna się coś dziać, jest taka, jest moc. Z kolei znowu to wytnę. Zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek mniej więcej do tych zakresu wahań zawsze ustawiam wzmacniacz. Więc widzicie, że to w miarę jakieś uzasadnienie ma. Teraz brzmi w porównaniu z tym wcześniejszym brzmi trochę dziwniej, więc no. Z kolei można na przykład tutaj zmniejszyć. Tutaj. W każdym razie raczej nie polecam ustawień na przykład takich, ponieważ rozwala bębenki. Generalnie pamiętajcie o jednej zasadzie. Ustawiamy na początku wszystko na godzinę 12 i to jest, można powiedzieć, punkt wyjściowy do naszej zabawy. A pozostałe inne ustawienia to już według gustu i według wzmacniacza, który macie pod ręką. To byłoby tyle i mam nadzieję, że z mojego chaotycznego mówienia coś mądrego wyniknęło. Na razie.